Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu, smaczne i niedrogie. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy rolatki z cukinii, szynki i sera. Bardzo smaczne i łatwe w przygotowaniu. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowywania tych rolatek. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Należy sobie przygotować młodą cukinię. Mi się taka urwała na działce, mam nadzieję, że nie ma pestek. No i tą cukinię należy pokroić w paski. Jak najcieńsze nam się uda. Następnie cukinię należy posolić i poczekamy, aż puści soki. Cukinii bardzo się spociły, tak więc wycieramy je ręcznikiem papierowym. Cukinię mamy wytartą, ona jest piękna, plastyczna, można już ją zwijać. Dobrze jest, żeby te plasterki były cienkie, aby dobrze się zwijały. Tu gdzie niegdzie mam pestki, no trudno, taką cukinię urwałam. Potrzebujemy teraz sos pomidorowy, wykałaczki, ser pokrojony na słupki i dojrzewającą szynkę lub schab. Ja mam trochę schabu, trochę szynki. Każdy plaster cukinii smarujemy sosem pomidorowym. Na to kawałek szynki i ser. Zwijamy. Powstała piękna rolatka. I teraz spinamy ją wykałaczką. Rolatki odkładamy na talerz. Powstały nam wspaniałe rolatki, proszę zobaczcie. Należy uszykować sobie blaszkę z piekarnika, wyłożoną papierem do pieczenia. I teraz dwa jajko oraz bułka tarta. Jajka przyprawię solą i pieprzem. Do tego odrobina mleka. Jakieś 3-4 łyżki. Mieszamy. Każdą rolatkę należy otoczyć w jajku. Tutaj proszę uważać na wykałaczkę. I do bułki tartej. Cała blaszka pięknych roladek. I teraz należy je skropić odrobiną oleju po wierzchu. Każdą rolatkę lekko polałam olejem z wierzchu, żeby pięknie się przypiekła. Teraz wkładam te rolatki do piekarnika. Temperatura 180, 190 stopni, czas 25 minut. Myślę, że może nawet szybciej, 20 minut wystarczy. Zobaczymy, jak one będą się piekły i w momencie, kiedy już będą pięknie zarumienione, można je wyciągnąć. Ustawiłam funkcję termoobieg. Wspaniałe rolatki z cukinii gotowe. Jeszcze spróbujemy rolatki. One są bardzo smaczne. Podajemy je na ciepło, ale również są pyszne na zimno. Pamiętajcie, trzeba wyciągnąć wykałaczki. Cudo! Rewelacyjne, przepyszne, mięciutkie, lekko słone, pyszniutkie rolatki z cukinii. Polecam przepis. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.